Długość boku trójkąta równobocznego jest równa 24 pierwiastki z 3. My musimy obliczyć promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Zaczynamy od narysowania rysunku poglądowego, czyli rysujemy nasz trójkąt równoboczny i wpisujemy w niego okrąg. Musimy jeszcze wyznaczyć środek tego okręgu, a w zasadzie od tego powinniśmy zacząć jego rysowanie. Środek okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny leży na przecięciu wysokości tego trójkąta, czyli rysujemy jedną wysokość pod kątem prostym do podstawy, drugą wysokość pod kątem prostym do podstawy i jeszcze trzecią wysokość, również pod kątem prostym do podstawy. Zaznaczmy rzeczywiście, że tutaj są wszędzie kąty proste, że to są wysokości tego trójkąta równobocznego. No i te trzy wysokości powinny się przeciąć w jednym punkcie, który jest środkiem naszego okręgu wpisanego. Żeby obliczyć promień tego okręgu, no to teraz wystarczy, że policzymy wysokość trójkąta równobocznego, ponieważ promień jest na przykład w tym miejscu, od tego punktu do tego punktu. Możemy podpisać, że tu jest R, również tutaj jest R i tutaj także jest R. Taki promień, ten odcinek, to należy wiedzieć niestety, stanowi 1/3 całej wysokości trójkąta równobocznego, albo mówiąc inaczej, te dwa odcinki pozostają do siebie w stosunku jak 2:1, albo patrząc od drugiej strony 1:2. Tak czy inaczej, promień to jest 1/3 całej wysokości trójkąta równobocznego, no a wysokość trójkąta równobocznego już możemy łatwo policzyć ze znanego wzoru. H równa się A pierwiastki z 3 na 2, A mamy podane, A jest równe 24 pierwiastki z 3, zatem podstawiamy w miejsce A tą wartość, otrzymując 24 pierwiastki z 3, razy jeszcze pierwiastek z 3 i to wszystko podzielić na 2. Dwójkę możemy skrócić z 24, tu zostanie 12, a tu 1, czyli będziemy mieli 12 razy pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli razy 3, no i to jest równe 36. No i tak jak powiedzieliśmy, nasz promień to jest 1/3 wysokości trójkąta równobocznego, no i to jest równe 1/3 razy 36, zatem promień jest równy 12, czyli zaznaczamy odpowiedź C.